Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i tak jak obiecywałem wczoraj, bo mam nadzieję, że postaram się, nie zapomnę, zrobić tak, żeby dwa materiały z GTA Online były dzień po dniu, żeby moje słowa miały sens i były prawdziwe. Więc tak jak mówiłem wczoraj, dzisiaj znowu podejmujemy challenge od Popadał XD, polegający na tym, że mam wsiąść do pociągu i zdobyć 5 gwiazdek. Ale z timerem wyskoczymy może w momencie, jak znajdę tory z powrotem, co wy na to, żeby było uczciwiej. Przynajmniej teraz już wiem tyle, że nie będzie problemu z wejściem chyba. O kurde, gdzie to było? Ła, chyba tu już za daleko. Gdzieś w tym rejonie? Pewnie? A cholera wie. Ale w dalszym ciągu, kochani, testujemy nowe radyjko, czyli non-stop pop. Zobaczymy, ile roszczeń będzie. Choć póki co wrzuciłem tam te dwa poprzednie odcinki już i no nic się nie pojawiło, więc może, kurczę, w rytmach non-stop popu będziemy mogli już się kręcić po Los Santos. Nieskrępowanie. I się okazuje, że partnerstwo wtedy ma autentyczny sens. Nie, dobra, spokojnie, zaraz tam dojedziemy. A, w ogóle możecie zwrócić uwagę, że delikatnie się moje entity zmieniło, ale dosłownie delikatnie. Bo miałem bardzo mało kapusty, więc kupiłem sobie na przykład potrójny wydech, progi, no takie wizualne ulepszenia, ale też hamulce rajdowe czy tam wyścigowe, no takie, które hamują, o, od razu praktycznie, no, więc powinno być dobrze. Ej, kolego, bez takiego wcinania się w zakręty, nie jak ktoś jedzie super samochodem, odpicowanym na czerwono. W ogóle ile mam pieniędzy? No, $461, no super. Naprawdę jestem Krezusem tutaj w Los Santos. Wszyscy się muszą liczyć z moim zdaniem, bo ja na wszystko wykładam pieniądze. No jasne. No. Ale spokojnie, spokojnie. To było gdzieś tutaj. Znaczy, no nie, no nie dokładnie tutaj, ale w tym kierunku. No właśnie, bo tam już widzę te górki, pagórki. I na tych górkach, pagórkach gdzieś tam później były tory. Kurczę, może tu w lewo odbić? Choć tory mi się wydaje, no właśnie, że one będą po drugiej stronie tej rzeczki. Tego kanału. A dobra, tutaj po lewej gang, ale już się nim zająłem wcześniej. No, kurczę, jak tylko zobaczę tory, to już powiedzmy, że czas wystartuje, ale najpierw muszę je zobaczyć. I nie chodzi mi tutaj nawet o zobaczenie ich na mapie, bo kurczę, szczerze, ciężko u mnie z odróżnieniem drogi od torów kolejowych. Przynajmniej na mapie. No ale dobra, powiedzmy, że wcześniej ustawiając sobie waypoint mniej więcej trafiłem. Chyba tak rzeczywiście było, bo to było koło drogi. Tylko jeszcze momencik, bo kurczę, tory były po lewej stronie, a tutaj po lewej stronie od tej dróżki nic nie widzę, ale i tak warto się przebić już. No piękny hard flip mości Piecholu. Nieźle. Nie, ale dobra, stop. Gdzie są moje upragnione, kochane tory? A pozwólcie mi rzucić okiem na mapę jeszcze na chwileczkę. A to może tutaj? No tak, no pewnie, tu jest wjazd do tunelu, no pewnie. Dobra, to ustawiamy waypoint. No, zaraz tam będziemy. Jedyne 2,8 km dla Entity to jest dosłownie, no nie wiem, minuta, dwie. Liczcie ze mną, uwaga, raz, dwa. Nie, no dobra, możemy liczyć w myślach, a ja sobie pojadę po prostu. Byleby nie uszkodzić bryki, choć ostatnio zauważyłem, że kiedy włączam GTA Online, to bryka respawnuje się w takich miejscach, że zawsze zanim zdążę do niej dojść i do niej wsiąść, to już jakiś inny koleś obija mi ją samochodem. I to nie gracz, bo gracze zazwyczaj mają to w zwyczaju, że podjeżdżają do innych samochodów i je rozwalają, ale kurczę, normalni obywatele Los Santos się uprzykrzają mi bardzo. No ale cóż. No nie będę ich... No w sumie mogę ich zabić za to. Przecież nic się nie stanie. Jak to nastąpi? Kurczę, tu na górę już? No chyba tak. Dobra... Ej, no gdzie się pchasz? No i bez migacza. No przecież i jak się później dziwić, że większość graczy ma tu obite auta. No dobra. To już jest chyba ta droga. I moment, czy ja tam widzę tory? Tak, więc uwaga kochani, czas start. 20 minut przypominam, taki jest limit czasowy. Cholera, tu się nie przybije już, no to ładnie, a choć nie, jest wyrwa, spokojnie, chill. W ogóle kurczę, czy ja dokupiłem sobie granaty do granatniku, normalne granaty i inne wszystko, czego potrzebuję? O cholera, może być ciężko, która jest godzina 16, niedługo pociągi przestaną kursować, ale mi przykro. No dobra, no tutaj postoję i poczekam sobie na niego, ostatnio tu przyjechał, nawet więcej niż raz.
Co prawda pewnie nie był to ten sam pociąg, no ale... No dobra, można Entity tam zostawić, chyba nic mu się nie stanie, ale kurczę, czekając na pociąg... W sumie mógłbym, o, zobaczyć, nie no, mam troszeczkę granatników, a właśnie, jeszcze jedna rzecz się pojawia, uwaga, wyrzutnia namierzająca. Ja myślałem, że można tylko pojazdy latające namierzać, ale się okazuje, że nie. Proszę bardzo, nawet samochody na drodze, więc już nie będzie problemu z wykończeniem kogoś, kto ucieka autem. Nie trzeba już będzie silić się na headshota snajpą, co wczoraj mi się udało wieczorem, jak chwileczkę sobie włączyłem, żeby zarobić właśnie na te rakiety. O kurczę, zawsze tak jest. Jak nie nagrywam, to idzie mi świetnie, jak nagrywam, to super lama wychodzi ze mnie. Nie, ale serio, a propos super lamy, gdzie jest kurde mój pociąg? Oj, czyżbym go słyszał w oddali gdzieś? Nie, chyba nie. No cholera jasna. Nie, dobra, jedziemy go szukać. Nie będziemy bezczynnie stać. Bo też nie chciałem wystrzelić z tej rakiety, no bo to by było delikatne oszustwo, bo raczej bym gwiazdkę jakąś zarobił. A mam będąc dopiero na pokładzie pociągu zdobyć 5, więc... No kurczę, to by było delikatne pójście na skróty. No nie, no dobra, skoro tu go nie widać, to wracamy się do tunelu. I mam nadzieję, że on w tą stronę pojedzie. To czy nie w tą, gdzie teraz ja jadę, tylko właśnie w drugą. Jest! Kurde, i on. Dobra, wysiadaj, wysiadaj. Czemu z tej strony? Dobra, otwarty wagon. Ej. No jak? O, uwaga. Jest! Dobra, za pierwszym razem. No i teraz to możemy siać przypał. Dobra, uwaga. Oho! No kurde, zgubił cel. No nie wierzę. Dobra, tamtego dalej, tamtego dalej. Oj, dobra. Trzeba poczekać, aż się oznacznik zrobi czerwony. No dobra, come on. No ci jak zasuwają nagle, bo jedną rakietę wypaliłem. Kurde, żadnej gwiazdki jeszcze, ludzie, co jest grane? Nie, dobra, muszę wejść wyżej. No i tak, kurczę, nie po tym torze. Czemu wy jeździcie po lewym torze? Jak to tak to? No, i znowu! Kurde, dwie rakiety zmarnowane. Ile mi zostało? 4, a są drogie, tyle wam powiem. Ej, no z tej strony, no piechol. Gdzie tam? No i pie! Ja pierdzie! Jaki pech, nie? Jaki pech! Gdzie jest ten pociąg? Gdzie są tory? Czas już leci. Powiedz... No nie, ja nawet nie spojrzałem na zegarek, w którym momencie. W którym momencie zaczęliśmy. Ej, to Mason 1989? Kurde, urodziliśmy się prawdopodobnie w tym samym roku. Roku przełomowym dla Rzeczpospolitej Polskiej. A ty tak, kurczę, mnie witasz? Tysiączkiem za mój łeb? Czy po prostu chcesz na mnie trafić? I liczy się dla ciebie oznaczenie mnie na mapie. Ej, cholera. No dobra, cóż, no są tory przynajmniej, tu się pokręcę. Ale jeszcze pewnie zaraz przyjdzie, kurczę, ten koleś, który na mnie nagrodę wyznaczył. W ogóle jest na moim serwerze? No musi być. Jest to Mason, 33 ranga. No jak podjedzie, nie powinno być problemów. Oczywiście póki mam jeszcze Stingery, no bo sorry. Choć nie, w sumie nie Stingery. I jest i pociąg, dobra, miło. I też sunie lewym torem, co wy, kurczę, mańkuci jesteście wszyscy? Nie no, serio, żeby teraz udało się wejść. Bo ten pociąg przejechał niebezpiecznie blisko. Uwaga! Jest! Pięknie, od razu na górę. Tak jest, pięknie. Nie tam, to gdzieś jakieś dalej musisz złapać, no... Ja! No nie to, cholera, dobra, z tej strony. No, to już trafi. Co jest, no nie wybuchło? Co to, kurde, nie wypał poszedł? No! No coś tam eksplodowało, ale gwiazdek zero. O, o, nie, jednak coś eksplodowało należycie. Nie, dobra, serio. Trzeba zrobić coś innego. Ło, tutaj trzeba po paraboli. Jest, pierwsza gwiazdka. O, jest jakiś kolo, siema. Witam, cześć, może cię trafię przypadkiem. Już są dwie, kochani, już jest dobrze. Nie, sorry, już jest z powrotem źle, bo wjechaliśmy do tunelu i tutaj raczej szały i odpowiedniego przypału. Nie posieje. Dobra, mogę się przygotować. Czy kupiłem naboje do CKM-u? Tak, dobra, na szczęście tak. Ale teraz muszę poczekać na mój wyjazd z tunelu. Czy ten tunel jest długi? Cholera, pewnie tak. Ej, to jest policja. Może usłyszę te strzały i się zainteresuje. Będzie, ej, Kowalski, coś w tunelu. Chyba jedzie pociąg i ktoś tam strzela. O nie, no co ty głupi jesteś. Nie no, bo nie złapali przynęty, jest mega słabo.
O, i zaraz znikną moje gwiazdeczki, a ja już mam, kurczę, resztkę materiałów wybuchowych, cholera, no. Nie, ale wydaje mi się, że już delikatnie mądrzej do tego podchodzę, bo stoję na podwyższeniu, żebym widział więcej. A dodatkowo... Ej, moment, co jest, nie mogę się skradać, będąc tu? To jest słabo, ale dobra, uwaga. Może mi się uda jeszcze utrzymać te dwie gwiazdki jakoś. Bum, bum, bum. No. Gdzieś tam, kurde, nad dachem. Ach, policjanci. O, 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 kogoś zabiłem chyba. Ale nie, zaraz znikną gwiazdki. I tak. No policjanci, jesteś gdzieś tam. Cholera, ale mam jedną znowu. Czyli co, zdążyły zniknąć i nagle jedna się pojawiła? No to, czyli co? Ułamek sekundy wcześniej i miałbym cały czas dwie. No dobra, ostatni strzał w granatniku. Musi się liczyć, no musi się liczyć. Na przykład, no nie wiem, tam! Słabo. Bardzo słabo, no shit, dobra. Granaty na potęgę, piecho, granaty na potęgę. Ale jaka kurde siła w rękach, widzicie to? To jest odległość tego rzutu. Nieźle, no ale znowu wyprztykam się ze wszystkiego. Co eksploduje. Ej, 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 tu? Ktoś był? Tu, 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 tam, 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 tam. No już myślałem, że to ja kogoś zabiłem, ale by jaje. Dobra, teraz przenieśmy się może na tą część pociągu. No ale wskakuj, wskakuj. Nie ma takiego opieprzania się. A no i straciłem nawet tamtą jedną gwiazdkę, ej, serio. Nie, może tu jest jakiś inny pociąg jeszcze, który kursuje po innym torze, ale na tym może być autentyczny problem, żeby coś tu się udało. Aha. No ale cóż, no zaraz będziemy przejeżdżać przez najbardziej zurbanizowane tereny. Więc wtedy troszeczkę pogotuję granat w rękach i będę rzucał eksplozjami dopiero, ale w międzyczasie może ktoś zauważy to. Bo jednak te strzały powinny być widoczne na powierzchni. Przynajmniej tak mi się wydaje. Moment, zaraz powinniśmy wyjeżdżać z tunelu, więc dobra, wystrzelam ten magazynek, przeładuję, żeby być przygotowanym. I tak, a właśnie jeszcze jedna nowość. Uwaga, mina zbliżeniowa. Bardzo droga i można mieć ich tylko 5, no ale... Taka przylepna bomba, której nie trzeba aktywować ręcznie. Czy tam wysadzać. Ej, gaz łzawiący? Przecież nie mam takich pierdół i nigdy nie miałem. Dobra, rzut. Ej, może fuksem wpadnie na górę i kogoś otruje. Dzięki czemu zdobędę gwiazdeczkę. Upragnioną pierwszą. Nie no, serio, dobra, już moglibyśmy stąd wyjechać. Dobra, uwaga. Granaty gotowe. No to mam wyrzutnie fajerwerków jeszcze, no ale tego naprawdę nie chcę zmarnować. Łe, tu nikogo nie ma. Wyrzucaj ten, kurczę, rozgotowany granat. Tu na dole, tu na dole, tu na dole, tam. Tak, tam, rzucaj. Pięknie, jedna gwiazdka. No. A! Chyba, nie, nie, już myślałem, że trafiłem, jednak nie. Oj, ten już typowo gdzieś w pole wyrzucony. Niestety, tu nie rzucam, bo trafię znowu w przęsła mostu i wpadnie na mnie ten granat. Oj, tego nie wiem, po co rozgotowałem teraz. Ej, tam na górze, cholera. No. No. No, ale tu. No, kurde. O, szybcie spadnie. A! Drugi otwarty wagon, drugi otwarty wagon. Jest. No, wyskakuj. Ale fuks, ale fuksik. Dobra. Cicho, cicho, spokojnie. Mam jeszcze dużo przylep. Mam jeszcze dużo przylep. Przejeżdżamy zaraz koło drogi. Dobra, na podwyższenie zasuwaj. Oj, ale nie na koniec pociągu. Na pewno nie na koniec pociągu, bo jak już spadnę, to spadnę definitywnie. Tam. Bum. Dobra, nic z tego. Tam. Bum. Nic z tego. Ale tu. No. Ej, jak? Tylko tyle? No tam kolejny wysadziłem, no przecież ludzie. No i to ja rozumiem, dobra. Dajcie kolejne auto. No trzy gwiazdeczki, już jest fajnie, już jest dobrze. Tam chyba ludzi widziałem. Bum! O kurde, trzy płonące pary zwłok, widzieliście to. Nie, ale serio, przylepami to jest o wiele łatwiej. Nawet wysadziłem się. Jest, są wreszcie policjanci. Chodźcie, 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 chodźcie. No, bo zaraz mi się przylepy skończą. Musicie przyjść wręcz. No, kurde! Są cztery! No, obym ja tego nie stracił! No, to nie jest długi tunel, nie? To nie jest długi tunel. Jest i helikopter! Dobra, lutuj!
Nie daj się zabić, ej, o kurde, nie daj się zabić, piechol. No i tu by się wyrzutnia rakiet przydała. Ej, ale moment. Czyżby mi się udało go zestrzelić? Nie, tylko zabiłem pilota, ale chyba jeszcze z tego wyjdą. Kurde. Dobra, ale uwaga, uwaga, potrzebuję kolejnego pojazdu do rozwalenia. Może być policyjny śmigłowiec? Nie obraziłbym się. Albo cokolwiek innego, nie, naprawdę, bo zaraz zaczną migać moje cztery gwiazdki, a naprawdę niewiele mi potrzeba. No kurde, już migają! No dużo rzeczy powysadzałem, ale to nie to, to nie o to chodziło. Gdzie jest ten śmigłowiec? Tam gdzieś daleko, no bez kitu. Jest, złapał mnie, dzięki ci, kurczę, naprawdę, zazwyczaj byłbym, kurczę, naprawdę źle nastawiony na fakt, że złapał mnie helikopter, znaczy wyhaczył, no ale tutaj, jak najbardziej jest to wskazane. O shit, nie, 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 ja pierdzielę, wiedziałem, że on się tak czai na mnie, nie bez powodu. Co za frajerzyna, nie? I tylko dlatego, że miałem głupi 1000? Tylko dlatego? Ja pierdzielę. Moment, ile mam szpeklu? Nic. Ja! No nie, kochani, trudno. Serio, gościu skopał mi challenge'a. Więc sorry, wybaczcie, mimo to, że bardzo tego nie chcę. No ale raz, że muszę teraz zarobić z powrotem na materiały wybuchowe, bo bez nich tam nie ma sensu i nie dam rady po prostu nabić 5 gwiazdek. A dwa, no kurde, inne challenge czekają, więc sorry, ale challenge... Failed. Jak mi przykro. I to przez tego gościa. I wiecie, co teraz zrobimy? Wiecie, co teraz zrobimy? Zrobimy tak. Nie, cholera, nawet nie mogę wyznaczyć za gościa nagrody, no nie. No ale dobra, no to kit, zaróbmy jeszcze coś, ale jak wrócę z tej akcji i ten koleś w dalszym ciągu... O kurde, już nie mam tego zaproszenia, ale niedobrze. A nie, a serio, a... A wypatrzmy go. Gdzie jesteś? A... Nie? Nie? Tak, to ty. Dobra, poproszę waypointik do ciebie. Mam nadzieję, że nie jesteś daleko. Że nie opuścisz zaraz gry. 1,5 kilometra, no kurczę, tym rzęchem mogę nie zdążyć. Trzeba dokonać szybkiej podmianki chyba zaraz. Na coś lepszego, jeżeli coś się tylko pojawi. Nie, 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 nie. Nie. Kurde, chyba nic dobrego nie trafi niestety. A ten koleś oby dalej tam stał, nie? Naprawdę oby dalej tam stał, no. Zemsta będzie słodka. Nie, to jeszcze w takim momencie, rozumiem, na początku gdzieś. No ale kurde! To nie ty? To nie ty. Masz szczęście. A gdzie jest tamten? Gdzie on jest? No nie mówcie, że wyszedł. Ej, tam może? Nie, 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 nie. On jest tu gdzieś dalej, na liście? Kurde, chyba wyszedł. Nie, jest! On ma 122 rangę. Dobra, ma wyrzutnię rakiet ewentualnie. Nie, ale serio, gdzie go wywiało? Nie, tu jest jakiś Mercy. Tu jest nie, to nie on, to nie on. To nie on. To jest moje mieszkanko, ale ktoś tam też siedzi chyba. Tu też nie on. O, 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 moment, tu się ktoś kręci. Nie. I... Jest i on, dobra. No to kolejny raz. Kurczę, tylko taki sam dystans mniej więcej, to jest trochę słabe, ale... Przynajmniej teraz lepsze auto. Do takiej zabawy. No koleś, sorry, ale... Mam większą potrzebę. Oj, nie, 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 kurde, chciałem dach sobie rozłożyć. Nie, kop mnie. Proszę. Dobra, jeden strzał wystarczył, żeby go przestraszyć. Nie wiem, serio, chciałem dach rozłożyć, bo tak bezpieczniej. No, ale z racji tego, że testujemy dalej nowe radio, to nowe radio. No misję, no misję trzeba będzie wykonać, jeżeli myślę o zakupie czegokolwiek, kiedykolwiek.
Jestem taki biedny, że aż wstyd. Mam tylko 11 dolarów. Moment. Liczę, że ten przede mną tutaj. To będzie on. Ej, jeżeli w tym momencie nie posypią się roszczenia z tytułu niewłaściwego wykorzystania piosenki, no to ej, to nigdy się nie pojawią. Dobra, mam, co mam? Dobra, mam SMG. To nie ty, sorry, wybacz, to nie ty, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Chcę tutaj. Do gościa, tylko kurczę, on się już pewnie przemieścił. Gdzieś dalej. A, dobra, sorry, zapomniałem, że tego żywopłotu raczej nie sforsuję. Pokażcie mi graczy, dobra, on tam dalej jest. No kurczę. To może być kulminacyjny moment tego odcinka, jak go już dorwę. Oby. Nie, serio, mam nadzieję, że to się uda. Ej, nie, dobrze słyszę tą piosenkę, choć kiepsko słyszę telewizor. Łooo, no pewnie, klasyka, klasyka gatunku. O, shit on! Jak? Nie zachwiało go? Nie zachwiało go? Jak? No przecież zazwyczaj takie coś się kończy glebą właśnie z samochodu. No dobra, trudno, co inaczej trzeba. Gdzie jest mój bezkolbowy? Tutaj, proszę bardzo. I już do niego biegnę. Uwaga, koleś, lecę do ciebie. A, on sobie wejdzie na dach. Co za kretyn. 122 ranga, kochani. 122. I patrzcie, jak... No Lester, w takim momencie, czy cię kurde pogięło? Widzicie tą bombę? Tu? Krety! No, kurde. Ale jeszcze jedną zostawił, której nie zauważyłem, no nie. No dobra, kochani. Ale serio, dzisiaj staram się dla was nagrać jak najwięcej materiałów, więc trzymajmy się formatu ponad 20-minutowego. No i może w kolejnym materiale za paprucha, czy papucha, zdobędziemy tą nagrodę. Dobra, kochani, no to w tym momencie z wami się żegnam, więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!